tojestbox.pl. Sponsorowane przez Bilo Poland. Z Krzyśkiem Głowackim. Chciałeś mieć tą szansę w WBSS w pierwszej wersji tego turnieju. Masz teraz. Jak się czujesz z tą szansą? No niesamowicie, witam wszystkich przede wszystkim, niesamowicie, fajnie, także jestem pozytywnie nakręcony, no teraz no ciężko po mnie widać, bo mam ciężki okres przygotowawczy, akurat wytrzymałość robimy, także jestem zmęczony troszeczkę, bo skończyłem właśnie trening, także idę do domu trochę się położyć, zjeść coś, odpoczywać przed wieczornym treningiem. 2 miesiące chyba jeszcze, tak? Zostały do walki? 7,5 tygodnia. 7,5 tygodnia, ty wyglądasz jakbyś był już w wadze, dobrze mówię? No teraz akurat miałem 92,700 po treningu, także 2 kilo zostało, także waga zrobiona, także nie ma problemu, zaraz zaczynam sparingi, ponad 5 tygodni będziemy sparować, także waga sama zejdzie. Zawsze o tobie się mówi, że jak będziesz zdrowy, to prawdopodobnie jesteś w stanie wygrać z każdym. Jesteś teraz zdrowy, czujesz się w 100% sobą? No jak najbardziej, także nawet jakby tak nie było, to i tak bym to powiedział, także spokojnie, nie, dobrze jest, nie ma co narzekać, także, ale wolę tego nie mówić, bo zawsze jak coś powiem, że jest dobrze, to później, kurde, gdzieś tam na treningu coś zrobię sobie, także wolę tego nie mówić. Co wiesz o swoim rywalu? Że jest niewygodny, bardzo dobry zawodnik technicznie, tak, gdzieś tam niewygodny, buja się, także uszczela luźne ciosy, rzuca, nagle wkręca mocny cios, także no dużo wiemy z trenerem, dużo oglądam jego walk cały czas, także pracujemy nad tym. Czy mógłbym wrócić do tamtej walki, która ostatnio, nie wiem, odbiła się właśnie, myślę, takim cieniem, na jak ludzie patrzą na twoją obecną dyspozycję, czyli z Radczenko. Co się wtedy wydarzyło, że ta walka wyglądała w ten sposób? Bo od tego czasu nie rozmawialiśmy, a mnie to zawsze zastanawiało. No bo wydawało się, że rywal, którego powinieneś pyknąć. On jest faktycznie aż tak dobry? Była to po prostu dyspozycja dnia? Słuchaj, co ja mam dużo mówić? No kurde, po prostu wyszłem sobą, zaboksowałem. Wszystko tak naprawdę... Nie chcę to, bo to moje sprawy prywatne, tak? Nie chcę gdzieś tam poruszać, no ale wszystko zrypał mój adwokat. Bo tydzień przed galą, on nawet nie wiedział, że ja boksuję, zadzwonił i powiedział, że mam zaraz sprawę rozwodową, zaraz od razu po gali. Wtedy wszystko się zawaliło, wiesz? Naprawdę, ja nie życzę tego nikomu, bo to jest bardzo nieprzyjemny temat rozwody. I zamiast o treningach, zamiast o walce myśleć, o nad techniką, co mamy robić, wszystko, to ja myślałem, co mówić w sądzie, tak, nad rozwodem. Ale to nie ma żadnego tłumaczenia, no po prostu. Mogłem odwołać walkę i tyle, tak. Jak wiedziałem, że coś jest nie tak, po prostu wyszedłem, zaboksowałem kiepsko i to nie ma co. Walkę mimo wszystko wygrałeś, ale... czyli pewnie teraz lepiej rozumiesz to, przez co przychodził Krzysiek Diablo Budarczyk, bo o tym samym się mówiło. Że to były właśnie jego problemy w tych ważnych walkach, które przegrywał. No jak najbardziej. Zawsze, nigdy tego nie rozumiałem wcześniej, wiecie? Tutaj sprzeczka, tutaj ten z byłą partnerką, tak? To nie jest w ogóle coś tam takiego, jak jest ten rozwód. Naprawdę to nie życzę tego nikomu, bo to jak jedna strona, tak i druga strona bardzo przeżywa, bardzo nieprzyjemne pytania w ogóle, zawirowania w głowie, w ogóle nie masz w stanie się skupić, nie możesz spać, nocki nieprzespana, jak wiecie, ja nie mogę, tak ja muszę spać, tak? Tak jak teraz, ja 21 kładę się spać, wstaję 8 rano i elegancko się czuję, jestem naładowany, chcę iść na trening, a wtedy w ogóle nie mogłem spać. 4 rano szedłem spać, 6 wstawałem na Facebooku, siedziałem, czytałem głupoty jakieś, wiesz, głowa, wszystko, młyn. To jest tragedia, naprawdę to jest tragedia. Jeszcze czasami odczuwam to wszystko, no ale już jest coraz lepiej. Jest coś, nad czym mistrz świata... Były mi świata, musi jeszcze pracować, czy to już są tylko detale pod kolejnego rywala? Człowiek uczy się całe życie, także widzicie, tutaj taka walka słaba, tutaj to ludzie myślą, że jestem dyspozycja, poza tym, tak, na walkę 8-rundową nikt nie przejdziesz takiego przygotowania, jakby przechodził na walkę 12-rundową o Mistrzostwo Świata, tak? Bo to jest całkiem co innego. W ogóle całkiem co inni sparing partnerzy są dobierani. Po prostu są sparing partnerzy dobierani tacy, aby byli, tak? Żeby sparing zrobić. A teraz już pod przeciwnika wszystko ściągamy sparing partnerów. Także to dużo, dużo, żeby gadać, tak? Także czy walka taka, czy walka taka. No teraz się szykujemy na Wasłowa, sparing partnerów, trener tutaj wszystko dobiera. Mówię, za 1,5 tygodnia zaczynamy sparingi i będzie fajnie.
Pamiętam, przed hukiem motywowałeś się, powiesiłeś go sobie na szafce. Dzisiaj też jakieś takie triki stosujesz, zapisujesz sobie, coś afirmujesz? Może pracujesz z psychologiem? Nie, z psychologiem nie pracuję. Nigdy nie pracowałem i nigdy nie chciałem pracować. Moim psychologiem to jest Fiodor Łapin, mój trener, i to mi wystarczy, tak? Także z psychologiem na pewno nie będę pracował. Po prostu jestem nakręcony, sama walka już w sobie, że jednak rywal już, tak? Dużo wyższy w rankingach, w ogóle dużo bardziej niewygodny niż moi ostatni rywale, bo no, ci dwaj tam, Włoch i ten drugi w Gdańsku, to w ogóle, tak? To nawet nie ma co porównywać, także tu już sama motywacja, także to wystarczy. No właśnie, ten ostatni rywal, były kontrowersje, czy on się sam przewrócił, czy tak go trafiłeś? Rozumiem, że ty go po prostu tak trafiłeś. Wiesz, ja go trafiłem, ale czy to był aż taki mocny cios, żeby aż tak go odciął, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem, on przyjechał po pieniądze po prostu, no kurde, co to za zawodnik, tak? Także to nie był nawet zawodnik, tak? To nie można powiedzieć, że zawodnik ani nic, no miał być dobry, miał postawić ciężkie warunki, no wyszło jak wyszło. Także no mówię, no nie ma co już wracać do tamtych walk, po prostu. A w tej ostatniej walce naprawdę już fajnie się czułem, już dobrze byłem przygotowany, także szkoda, że to tak się skończyło szybko, bo naprawdę już by pokazał dużo lepszy boks niż w tamtych wcześniejszych, no ale no skończyło się tak jak inaczej, trudno. Widzieliśmy cię już z Irokezem, teraz zobaczymy cię z długą brodą? Nie będzie żadnej długiej brody ani nic, po prostu tak, o, jest sobie i więcej nie, bo małą kuję, moja mała córeczka to nie lubi w ogóle, jak mam długą brodę, bo ją kuję, jak całuję. To czekaj, jeszcze jedno pytanie ci zadam, takie poza boksem, więcej coraz tatuaży na twoim ciele, to jest coś, co stało się jakąś twoją pasją? No ja lubię, to zawsze marzyłem, wiesz, mieć całe dwie ręce wytatuowane, nie, od małego i tak, ale no, u nas jest ciężko też, żeby zrobić, tak, bo zrobić tatuaż nie można 2-3 dni potrenować, no, a my cały czas w treningu jesteśmy, także to jest też problem, tak, robię tak po kawałeczku, widzisz, tutaj jeszcze nieskończone, tutaj nieskończone, także tutaj jeszcze całe nieskończone, bo tutaj będzie ogólnie anioł taki zrobiony, no i w ogóle, no, po kawałku trzeba, ale jeszcze długo, długo zanim zajmę tą rękę, a później jeszcze tą. To super, dziękuję i wszystkiego najlepszego w tych najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco.